Dni Kościerzyny rozpoczęły się od 15 kościerskich targów książki kaszubskiej i pomorskiej Kosterina 2014. Na miejskim rynku znaleźć można było niemalże wszystkie pozycje, jakie w ciągu ostatniego roku zostały wydane na Pomorzu. Pogoda niestety nie była łaskawa dla miłośników lokalnego piśmiennictwa, ale mimo padającego deszczu w targach wzięło udział niemało mieszkańców i turystów. Książki często można było kupić w promocyjnych cenach i pewnie też ten fakt przekłada się na popularność targów. Tutaj są wszelkie nowości. Od roku, co się ukazało przez cały rok na Pomorzu i na Kaszubach, a nie tylko, bo i w Warszawie, tutaj mamy wszelkie nowości i ludzie, którzy są zorientowani, cóż to jest taka nowość, jaki sens jej, dlatego przybywają tutaj. I może to jest ta przyczyna. I dlatego warto być na tych targach, bo można tutaj mieć od razu całą bibliografię roczną z Pomorza i Kaszub książek. Jubileuszowa edycja, podobnie jak poprzednie, była nie tylko okazją do powiększenia prywatnej biblioteczki, ale też spotkania z pisarzami i wydawcami. Na rynku pojawił się na przykład Maciej Kosycarz, promujący wyjątkowy album z fotografiami Kaszub. Przywożę co? Dorobek mojego ojca i swój, czyli albumy z zdjęciami mojego ojca, Zbigniewa Kosycarza, który tu fotografował na Pomorzu, na Kaszubach, w Gdańsku, w Trójmieście od 45 roku, a od 25 lat ja to robię. No i oczywiście najnowsza pozycja. To jest album wydany w zeszłym roku, pod Kosycarz, niezwykłe, zwykłe zdjęcia Kaszub. Czyli ponad 300 zdjęć różnych ciekawych miejsc z ostatnich 50 lat na Kaszubach. Zdjęcia pochodzące z czasów powojennych aż do współczesności to fotograficzna kronika codzienności Kaszubów. Wiele z nich powstało w Kościerzynie i okolicach i jest pamiątką tego, czym żyli ówcześni mieszkańcy tych stron. No, pierwsze wyroby z Łubiany tutaj pani prezentuje. Mamy, no zdjęć w albumie jest ponad 300. Dom Kultury, pan Adam Zwolakiewicz, pracownik swój, nieżyjący już, to też Kościerzyna. Dalej, no to wiemy, co to jest, prawda? No też to miejsce, w którym teraz jesteśmy, otwarcie Domu Kultury w Kościerzynie. Impreza w Tuszkowych, wielka impreza nadanie orderu sztandaru drugiej klasy za pomoc udzielaną w czasie okupacji przez mieszkańców wsi Tuszkowych partyzantom, między innymi. No to wiadomo, jest też miejsce, w którym jesteśmy, rynek, ale co jest charakterystycznego? Najwięcej nie ma samochodów, najwięcej jest motorów. WS-ki, WFM-ki, SHL-ki. Starsi mieszkańcy pamiętają, że najpopularniejszym środkiem komunikacji był właśnie autobus i motorowery. Publikacja Kosycarza została nagrodzona trzecim miejscem w konkursie literatury pomorskiej w kategorii albumy i przewodniki. Pełną listę wyróżnionych znaleźć można na stronie internetowej Kościerskiej Biblioteki oraz na portalu Kościerzyna24 Info.